Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać krótki poradnik dotyczący gry Minecraft, a mianowicie jak w tej grze wyłączyć sobie cienie, aby móc bez problemu eksplorować cały save bez pochodni, czy też podki na widoczność. Jak widzicie, tak wygląda gra przed włączeniem tej opcji. Naprawdę no nic totalnie nie widać w tych jaskiniach. No ale jak zrobić, jak w sumie wyłączyć te cienie? Wystarczy, że na początek sobie wyjdziemy z Minecrafta. Jak już to zrobiliście, to teraz sobie klikacie w Windowsa, wpisujecie %updata%, wchodzicie sobie w folderek, później w Minecrafta i tutaj będziecie mieli dużo folderów. Jeżeli macie ich trochę mniej, to się nie zraźcie, po prostu mam tutaj powgrywane jakieś modyfikacje, czy też jakieś Optifine, więc mam ich pewnie trochę więcej, ale ogólnie musicie znaleźć sobie folder Options. Na pewno go będziecie mieli. Jak już go znaleźliście, to klikacie na niego prawym przyciskiem myszy, dajcie sobie na niego otwórz za pomocą notatnik. Musicie teraz sobie znaleźć gamma 2.1.0. Jeżeli macie z tym problem, to po prostu klikacie sobie Ctrl F, wpisujecie gamma, dajcie znaleźć następny i wam wtedy to zaznaczy. I tutaj z 1.0 zmieniacie to sobie na 100.0. Dajcie wtedy plik zapisz, wychodzicie z tego wszystkiego i teraz sobie wchodzicie ponownie do Minecrafta. Okej, jak widzicie, ja już znajduję się w Minecrafcie, jesteśmy w tym samym miejscu co przedtem. No i jak widzicie, wszystko jest widoczne w tej jaskini bezproblemowo, nie ma żadnych cieni, więc myślę, że naprawdę warto sobie tą opcję przetestować z wyłączeniem tych cieni. I tak samo w nocy też jest wszystko tutaj bezproblemowo widoczne, możecie sobie przejrzeć cały safe, no bez po prostu tych pochodni czy też podki na widoczność. Więc subcio, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał i co najważniejsze przydał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę i zasubskrybowania tego kanału, bo mi z tego powodu bardzo miło. Widzimy się już na następnych odcinkach, więc trzymajcie się, do następnego razu, cześć!